Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wiceminister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Szejna, stwierdził, że Polska powinna wesprzeć Izrael w konflikcie z Iranem. W wywiadzie dla Radia Z, wiceminister Spraw Zagranicznych argumentował, że atak Iranu na Izrael, czyli ta odpowiedź na zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku, miała być rzekomo, cytuję, aktem terrorystycznym, jak atak Rosji na Ukrainę. Koniec cytatu z wiceministra Szejny. Po drugie, tutaj użył koronnego argumentu, często wymienianego przez establishment III Rzeczpospolitej, że Izrael broni się przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, a jak Wiemy, ta mądrość etapu związana z kierunkiem geostrategicznym każe angażować się w te konflikty, w które angażują się również Stany Zjednoczone. Widzieliśmy to i w Afganistanie, i w Iraku, i w wielu innych działaniach także rządu w Warszawie. No i wreszcie, trzeci argument, którego wiceminister Szejna użył, to to skala irańskiej odpowiedzi, jego zdaniem, cytuję, zamiarem Iranu było zniszczenie Izraela. Koniec cytatu. Każdy z tych argumentów jest absurdalny, jest po prostu absurdalny. Zacznijmy od faktów. 1 kwietnia 2024 roku Izrael dokonał ataku na konsulat. Islamskiej Republiki Iranu w Damaszku, w, w stolicy Syrii. Jest to y, absolutnie sprzeczne z prawem międzynarodowym. Atak na placówkę dyplomatyczną y, jest atakiem na konkretne państwo. Placówki dyplomatyczne mają charakter eksterytorialny, są traktowane jako część danego państwa. Ataku takiego zabrania Karta Narodów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że atak na placówkę dyplomatyczną jest po prostu aktem terroryzmu. I w tym kontekście warto przytoczyć artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Możemy w nim przeczytać, cytuję: Nic w niniejszej karcie nie może uchybiać niezbywalnemu prawu do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej. W przypadku napaści zbrojnej na któregokolwiek członka Narodów Zjednoczonych, zanim Rada Bezpieczeństwa nie podejmie niezbędnych zarządzeń w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Koniec cytatu. Niewątpliwie uderzenie na irański konsulat w Damaszku było aktem terroru, było zaatakowaniem Islamskiej Republiki Iranu, i tutaj ten odwet, którego dokonał Iran, Odbywał się w kontekście właśnie artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Więc bardzo istotne są fakty i bardzo istotny jest kontekst geopolityczny i prawny całej tej sytuacji. Po druga, drugi argument, którego wiceminister Szejna użył, to fakt, że Izrael broni się przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. No i co z tego? Polska nie ma obowiązku uczestniczenia w każdym konflikcie. W którym uczestniczą Stany Zjednoczone. To dziwna mentalność, mentalność serwilistyczna, mentalność wieszająca bezpieczeństwo Polski na klamce w Waszyngtonie. Oczywiście ona nie dziwi, biorąc pod uwagę całą historię tzw. III Rzeczpospolitej, niemniej jednak warto o tym powiedzieć. Jest to w mojej ocenie postawa absolutnie skandaliczna, postawa, która nie wiąże się z żadną polską racją stanu, ale wiąże się z amerykańską racją stanu. No i wreszcie argument trzeci, że rzekomo zamiarem Iranu było zniszczenie Izraela. no To już jest absurd z punktu widzenia czysto, czysto strategicznego, czysto wojskowego doskonale wiemy, jak wygląda system obrony powietrznej Izraela, wiemy, jak wygląda system żelaznej kopuły, jak wygląda także systemy, jak wyglądają systemy antydostępowe w regionie tworzone także przez. Także przez sojuszników, Stanów przez sojuszników Izraela. W tym przypadku widzieliśmy bardzo dokładnie, jak, jak wyglądał ten system antydostępowy, tworzony i przez Izrael, i przez Jordanię, i przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Jasne, że atak Iranu był spektakularny, ponieważ no, Patrząc na mapę, patrząc na to, jak daleko od siebie są oba państwa, trzeba dysponować naprawdę wysoką technologią wysoką technologią rakietową, wysoką technologią wojskową, aby móc dosięgnąć za pomocą dronów, pocisków manewrujących, pocisków balistycznych z Iranu, Izraela. Ponad 300 tego typu obiektów latających, takich środków napadu powietrznego, zostało użytych przez Islamską Republikę Iranu, i to niewątpliwie dowodzi tego, że Iran jest regionalną potęgą militarną, jest w stanie razić cele na ponad 1500 metrów, 1500 km Yy, przynajmniej no, oczywiście te, te zasięgi różnego rodzaju środków napadu powietrznego są zróżnicowane. Iran posiada znacznie większe zdolności niż yy, 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 prawda, rażenie celów na 1500 czy 2000 km, ale to już pokazało, że, że wystrzelenie takich ponad 300. Środków napadu powietrznego, które są w stanie dosięgnąć Izraela, a jednocześnie zlokalizować te bańki antydostępowe, te systemy A2AD, używając amerykańskiej czy natowskiej terminologii wojskowej w regionie. No, Dało bardzo cenne informacje także wywiadowi wojskowemu, Izra wywiadowi wojskowemu Iranu, gdzie są zlokalizowane te systemy antydostępowe, które, które bronią Izraela. System żelaznej kopuły, inne systemy, takie jak Proca Dawida, system, system strzała, one wszystkie mają swoją, swoją odporność. Tak? To nie jest tak, że przechwycą każdą ilość środków napadu. To, to tak nie tak nie wygląda. Tutaj było ponad 300, wiemy doskonale, że Iran dysponuje potencjałem wielokrotnie większym. Różne są dane mówiące o kilkunastu czy kilkudziesięciu tysiącach środków napadu, które są w, w posiadaniu Iranu. Pamiętajmy, że Iran ma swoich sojuszników w regionie szyickich, i zarówno w Syrii, jak i w, oczywiście także w Jemenie, ale także w innych, w innych państwach, chociażby biorąc pod uwagę Hezbollah, który również dysponuje całkiem sporą możliwością oddziaływania rakietowego, na przykład. No to jest jasne, że tutaj doszło do pewnej manifestacji, pewnej odpowiedzi, właśnie tak jak powiedziałem, w ramach artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, odpowiedzi na bezprawny zamach na. Konsulat Iranu, w, właśnie w Damaszku. I w, w tym kontekście ta cała argumentacja, której użył wiceminister spraw zagranicznych Polski, pan Andrzej Szejna, po prostu jest nielogiczna, jest niespójna, jest kompletnie nietrzymająca się faktów. Natomiast pytanie, po co tego typu, ja bym nazwał balony próbne, wypuszczane w przestrzeń medialną. Wiadomo, że nie, nie powiedział tego, Człowiek z ulicy nie powiedział, tego człowiek przypadkowy, te, też kontekst nie jest przypadkowy. Pamiętamy wielokrotne wezwania polityków, decydentów w Warszawie do użycia NATO sił zbrojnych NATO na Ukrainie. W mojej ocenie jest to właśnie balon próbny, próba wysądowania reakcji społecznej, reakcji politycznej. Kwestii przyzwolenia politycznego i społecznego na ewentualne użycie sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na Bliskim Wschodzie. Podobne zresztą balony próbne były wysyłane i w 2001 i w 2003 roku w kontekście użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej czy w Afganistanie, czy w Iraku. To warto o tym pamiętać. Ja wiem, że to już ponad 20 lat, ale zaczynało się bardzo podobnie od tego typu balonów próbnych sądowania, nastrojów politycznych w Parlamencie, w, prawda, w szeroko rozumianych sferach politycznych i społecznych w interesie Polski w interesie narodu polskiego jest oczywiście nieangażowanie się w żadną wojnę. Wysyłanie wojska polskiego na Bliski Wschód to, to jakieś absolutne szaleństwo. Trzeba też zdawać sobie sprawy z możliwości odwetowych Islamskiej Republiki Iranu, która tak jak powiedziałem są znacznie większe niż 1500 kilometrów, a doskonale wiemy jak bardzo słaba jest obrona powietrzna Rzeczypospolitej Polskiej. Widzieli Widzieliśmy to w przewodowie, widzieliśmy to po tej rakiecie znalezionej pod Bydgoszczą. Polska po prostu nie ma nowoczesnego systemu obrony powietrznej, i te ostatnie spotkania premiera Polski z premier Danii, z panią Frederiksen, i, i przyznawanie przez Donalda Tuska, że Polska zamierza włączyć się w jakiś wspólny europejski projekt, tak zwanej tarczy antyrakietowej, jasno wskazuje, że chodzi o o te interesy geopolityczne Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy zresztą te plany tarczy antyrakietowej, bazy amerykańskiej w Redzikowie i tego, że miało to być rzekoma, miała to być rzekoma obrona przed Iranem, natomiast, natomiast jakby rzeczywistość była zupełnie, zupełnie inna. Oddawanie władzy nad polską przestrzenią powietrzną obrony polskiej przestrzeni powietrznej w Remce, czy Niemców, czy Brytyjczyków, jest to w mojej ocenie absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. W interesie państwa polskiego jest utrzymywanie dobrych, poprawnych relacji z Iranem, relacji także handlowych, na tym Polska może korzystać, natomiast próba wchodzenia w konfrontację z Islamską Republiką Iranu jest, jest absurdalna, jest aberracją z punktu widzenia geopolityki państwa polskiego. No, to oznaczałoby, całkowitą, całkowite podporządkowanie interesów Polski interesowi Izraela. Chociaż no, jeśli patrzymy na zachowanie decydentów w Warszawie wobec. Słów, wystąpień jako waliwnej ambasadora Izraela w Polsce, no to jednak widać tę ogromną, ogromną uległość. Spójrzmy na to, co się dzieje w Strefie Gazy po 7 października 2023 roku. Świat spora część świata zachodniego po prostu milczy na, wobec, tego, wobec tych zbrodni, które się tam odbywają na, na narodzie palestyńskim. Republika Południowej Afryki jako kraj członkowski grupy BRICS, czy grupy BRICS+, BRICS Plus, złożyła wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o zbrodnie ludobójstwa, oskarżając o zbrodnie ludobójstwa Izrael. Ta sprawa jest przemilczana w Polsce. Bardzo media właściwie milczą nad tym, że dochodzi do hekatomby ludności cywilnej. Kilkanaście tysięcy zabitych dzieci. Izrael nie został wykluczony z międzynarodowych rozgrywek sportowych, a została wykluczona Rosja. Z ambasadorem rosyjskim nikt nie chciał praktycznie w Polsce rozmawiać, natomiast ambasador Izraela jest przyjmowany na salonach, jest przyjmowany przez wszystkie czołowe media. Mamy tutaj absolutną asymetrię w podejściu, która oczywiście wynika z. Z kontroli globalnych mediów przez, przez Amerykanów, także przez, przez, przez ten kapitał, który jest powiązany i z interesami Waszyngtonu, i interesami Tel Awiwu czy Jerozolimy, jak kto woli. Szanowni Państwo, w tym kontekście bardzo istotne jest, aby dokonywać świadomych wyborów, także w tych najbliższych wyborach 9 czerwca bieżącego roku, w wyborach do Parlamentu Europejskiego widzimy, jak bardzo mocno elity europejskie, elity ten establishment ponadnarodowy jest nastawiony na przekształcenie Europy ojczyzn w państwo o charakterze federacyjnym. Europa Federalna to państwo z jednym rządem, z jedną polityką fiskalną. Z jedną polityką zagraniczną, jedną polityką obronną, która wcale nie musi być zbieżna z polskim interesem narodowym. To wreszcie jedna polityka edukacyjna ze wszystkimi tymi wartościami czy antywartościami, które są dzisiaj reprezentowane na Zachodzie. Dlatego tak ważne jest, aby w Europie był słyszalny głos silnej Polski. Polski, która chce zachowania suwerenności kulturowej, która chce zachowania niepodległości, która chce zachowania podmiotowości na arenie międzynarodowej, a która nie chce być podnóżkiem niczyich interesów, która nie chce być skazywana na rzeź, która nie chce być niczym mięsem armatnim. Dlatego. Apeluję do Państwa, do tych wszystkich, którzy zgadzają się z hasłem To nie nasza wojna, zarówno ta na Ukrainie, jak i ta na Bliskim Wschodzie, tych, którzy zgadzają się z hasłem Tak dla złotówki. Tak dla gotówki. Tych wszystkich, którzy zgadzają się z tym, że to Polak w Polsce powinien być gospodarzem, a nie inne narody. Którzy sprzeciwiają się polityce multikulti. Którzy chcą normalnych relacji handlowych z Rosją, z Białorusią, z naszymi sąsiadami. Ale którzy jednocześnie widzą, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. Którzy chcą penalizacji, karania banderyzmu. Tych wszystkich zachęcam do włączenia się jeszcze do kampanii zbierania podpisów pod listami Komitetu Wyborczego Wyborców Głos Silnej Polski. To jedyna pozaparlamentarna koalicja, która mówi wprost, czas rozważyć polexit, ale mądrze przeprowadzony, nie taki, który już wychodzi z Unii i praktycznie nie ma żadnej alternatywy, ale taki, który jest poprzedzony Właśnie normalizacją relacji z Rosją i z Białorusią, włączenia Polski w nowy Jedwabny Szlak, rozwoju Polski jako hubu gospodarczego w tej części, w tej części świata, akcesji Polski do grupy BRICS. To jest realna alternatywa. Zaledwie trzy, Formacje, dwie polityczne, jedna obywatelska były w stanie się porozumieć. Jednak to jest i tak osiągnięcie, że trzech liderów potrafiło schować swoje ego do kieszeni i zawiązać taką koalicję. Jest bardzo duże rozdrobnienie tych sił, które sprzeciwiają się tym negatywnym trendom, które grożą, które grożą desuwerenizacji państwa polskiego. Ale to jest pewien zalążek, to jest pewien zaczyn. Ta koalicja jest otwarta na nowe siły polityczne, i społeczne i obywatelskie. Zachęcamy Państwa serdecznie do włączenia się w zbiórkę podpisów pod listami. Kww Głos Silnej Polski, które tworzą Partia Bezpieczna Polska, której mam przyjemność i zaszczyt być prezesem. Partia Front Krzysztofa Tołwińskiego i Watacha Głosu Obywatelskiego, to jest ruch obywatelski kierowany przez Andrzeja Ponetę. Łączą nas wspólne wartości, zapraszam Państwa na naszą stronę głossilnejpolski.pl Tam można pobrać listy poparcia i. Wspomóc nas. Zwłaszcza serdecznie zapraszam tych wszystkich, którzy mają już doświadczenie w zbiórce podpisów. My naszym wolontariuszom możemy obiecać, że będziemy, będziemy zgłaszać do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, będziemy takie zgłoszenia dawać, możemy także przekazywać pełnomocnictwa do zgłaszania ludzi na terenie poszczególnych gmin. Zachęcam do kontaktu z koordynatorami w poszczególnych okręgach. W wyborach do Parlamentu Europejskiego jest 13 okręgów. Wszyscy koordynatorzy są wymienieni na naszej stronie głossilnejpolski.pl. Można zadzwonić, umówić się na dostarczenie list na ewentualnie odebranie pełnomocnictw, do zgłaszania ludzi do komisji. Także serdecznie Państwa zachęcam do wsparcia nas. To już jest ostatnia prosta. Zbier listy, są, listy kandydatów są zgłaszane do okręgowych komisji wyborczych do 2 maja do godziny 16. Zbieramy. Zbieramy te, te, te podpisy do końca przyszłego tygodnia. Do końca przyszłego tygodnia zbieramy podpisy. Serdecznie Państwa zachęcam do włączenia się w tę, w tę akcję, aby, aby przeciwstawić się tym próbom wciągania Polski w cudze wojny. Dziękuję Państwu za uwagę. I jeszcze jedno ogłoszenie, jeszcze jedno zaproszenie. Często pytacie Państwo, gdzie będą najbliższe moje wykłady, kiedy ukażą się nowe książki. I to właśnie jest dobry moment, aby Państwa zaprosić na najbliższe targi Książki Patriotycznej, które odbędą się we Wrocławiu w sobotę 27 kwietnia start godzina 10:00 w auli Not przy ulicy Piłsudskiego 74. Będę tam miał swoje stanowisko, będą tam do nabycia moje i starsze książki i najnowsze. Będzie we Wrocławiu premiera dwóch moich najnowszych książek pod tytułem Polityka realna i bezpieczna Polska. Okładki widzicie państwo na ekranie, będzie można je Zakupić. Będzie oczywiście autograf, dedykacja gratis. Będzie można spotkać się, porozmawiać. Targi odbywają się od godziny 10.00 do 20.00. Będę podczas tych targów dostępny jak najbardziej. Będzie można porozmawiać. Podyskutować, być może popolemizować. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w targach Książki Patriotycznej w najbliższe 27 kwietnia we Wrocławiu. Do zobaczenia! Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.